Chciałbym, żeby to było usłyszane. I powiem to tylko raz. Bo jesteś najlepszym gościem, jakim słyszałem. Malujesz obrazki i cieszysz się swoim spokojnym życiem. Zawsze robisz więcej dla innych niż dla samego siebie. Umierasz w wieku 47 lat, zostawiając żonę samą z 2-letnim synem. Zostawiasz też po sobie pewne umiejętności, dzięki którym młody wie, że osiągnie swój cel, obojętnie którą drogą by nie poszedł. Dorasta, oglądając jedyne nagranie na VHS, na którym słyszy, jak do niego mówisz. I marzy, żeby mieć tego więcej. A kiedy w życiu chyba każdego normalnego gościa zjawia się mała córeczka, wie, że przyszedł czas na pokazanie światu więcej niż to jest widoczne na pierwszy rzut oka. Widzisz, w jakiekolwiek piękne miejsce na świecie by jej nie zabrał, zawsze będzie miał z tyłu głowy, że może ona kiedyś też będzie chciała zobaczyć. Jak tato maluje obrazki.